Obcy? Tutaj? Jak tam życie? Hej, szefie. Wyświadczysz mi przysługę? Dlaczego miałbym to uczynić? Zrobię z ciebie bogacza. I to mówi gruźlik mieszkający na bagnach. Pozory mylą. Znajdź moją torbę, wtedy się przekonasz. Czemu miałbym szukać twojej torby? Możesz ją zatrzymać, szefie. Ty bierzesz moją torbę. Wartościowa, ozdobiona złotem i takie tam. Ja biorę jej zawartość. To właśnie zawartość mnie bardziej interesuje. Rzeczy osobiste, dla ciebie zupełnie bezwartościowe. Zgoda. Gdzie jest twoja torba? Zgubiłem ją, gdy goniły mnie topielce, bo chciałem im ukraść jaja. Ich gniazda znajdziesz na wschód stąd. Skąd masz taką cenną torbę? Wyglądasz na włóczęgę. Nie jestem złodziejem. To pamiątka rodzinna, poważnie. I chcesz tę pamiątkę rodzinną oddać mnie? A jak inaczej mam ci zapłacić, szefie? Przecież nic innego nie mam. Co jest w tej torbie? Jak już mówiłem, szefie, trochę rzeczy osobistych. Jakich rzeczy osobistych? Papiery, listy, pamiętniki, pamiątki rodzinne. No widzisz. O co chodzi z Vultusem i Gilaną? Vultus i Gilana nie zgadzają się w pewnych sprawach naukowych. Jakich? Znacznie różnią się ich poglądy dotyczące badań nad sztuką tajemną. Gilana uparcie dąży do zgłębienia wiedzy pradawnych. Sądzi, że eksperymenty Vultusa to dziecinada. Niech zgadnę. Vultus twierdzi coś wręcz przeciwnego. Dokładnie tak. On uważa, że magia nie będzie się rozwijać, jeśli cały czas będziemy patrzeć w przeszłość. A kto według ciebie ma rację? Vultus czy Gilana? Oboje.
Cylivultus skazał się na pobyt w piwnicy przez kłótnię z Gilaną? Sądzę, że Gilana to uknęła. Część magów miała już serdecznie dość ich sprzeczek, szczególnie odkąd zaczęli przeszkadzać sobie nawzajem w pracy. Miało to zły wpływ na wszystkich. A ty co o tym sądzisz? Dopóki trzymają się z dala od mojej biblioteki, ich kłótnie nawet mnie bawią. Muszę się zobaczyć z Merdarionem. Wielki mistrz Merdarion przebywa obecnie w sanktuarium. Jak mogę się dostać do sanktuarium? Nie możesz. Jesteś obcym. Jedynie członkowie Bractwa Tuszu mogą przekroczyć te drzwi. Ci ze świecącymi runami? Dokładnie tak. Jak sądzisz, kiedy Merdarion stąd wyjdzie? To wie jedynie sam Wielki Mistrz. W porządku. Jak mogę zostać członkiem Bractwa? O tym, kto dostąpi takiego zaszczytu, decyduje Gilana, strażniczka korzeni. Nowicjusz. Obcy? Tutaj?
Witaj, szefie! Co możesz mi powiedzieć o tej dziurze? Najpierw musisz porozmawiać z Leborasem. Każdy obcy musi się do niego zgłosić. To może chociaż sprzedasz mi trochę wody? Niestety nie. Bez pozwolenia Leborasa nawet handel jest zabroniony. Szanowanie!
Nie!